Witajcie w nowym odcinku serii krótkich informacji o prawosławiu. Dzisiaj troszkę w innej formie. Wydaje mi się, że tak już zostanie na pewien czas. Nagrywam obecnie w kaplicy akademickiej świętych Cyryla i Metodego w Warszawie. Możecie ją kojarzyć z filmiku o prawosławnych cerkwiach naszej stolicy. Dlaczego jestem w sutannie? Nie, jeszcze nie jestem księdzem. Jestem lektorem, a w naszej cerkwi przyjęło się to, że lektorzy do cerkwi chodzą w sutannach. Ale do sklepu już nie. Do sklepu normalnie chodzę. Mam nadzieję, że nowa forma będzie się podobać i że będzie dobrze. Także zaczynamy. Dzisiaj temat bardzo ważny, a nawet najważniejszy. Eucharystia. Nie bez powodu teologia prawosławna nazywana jest teologią eucharystyczną, bo w Eucharystii zawiera się Kościół jako bogoludzki organizm. To w niej jednoczymy się z Bogiem i zastajemy Królestwa Niebieskiego na ziemi. Aspekt teologiczny. Jak podaje definicja katechizmowa, Eucharystia to sakrament, w którym wierzący pod postacią chleba i wina spożywa prawdziwe ciało i krew Chrystusa dla życia wiecznego. W czasie liturgii chleb i wino stają się rzeczywistym ciałem i krwią Chrystusa. Zjednoczenie wiernego z Bogiem w Eucharystii nie jest symboliczne i obrazowe, ale realne i całkowite. To nowe przymierze z Bogiem. Stajemy się uczestnikami życia wiecznego. Eucharystia jest sakramentem sakramentów, bo to do niej prowadzą też inne sakramenty. Każdy z sakramentów w jakiś sposób łączy się z Eucharystią, prowadząc do niej. Poza Eucharystią nie ma ani zbawienia, ani przebóstwienia, ani życia. Dlatego powinniśmy przystępować do niej jak najczęściej. Jak i kiedy dokonuje się przemiana? Bo tak nazywamy przemienienie chleba i wina w ciało i krew Chrystusa. Tego do końca nie wiemy. Na pewno dokonuje się to na liturgii w momencie anafory na zachodzie znanej jako kanon eucharystyczny. W którymś z przyszłych odcinków omówimy jej przebieg. W prawosławiu nie wiemy, w którym dokładnie momencie te chleb i wino stają się rzeczywistym ciałem i krwią Chrystusa. Na pewno wiemy to, że przed anaforą jest to jeszcze chleb i wino, a po anaforze jest już to ciało i krew Chrystusa. Właściwie cała anafora jest taką dłuższą modlitwą, którą w liturgii dzieli się na pewne części. Jednak o tych częściach porozmawiamy sobie w oddzielnym odcinku, który się pojawi pewnie za jakiś rok, czy nie wiem, za pół roku może. Jak się dobrze przygotować do Eucharystii? Przede wszystkim musimy zdać sobie sprawę, że nigdy nie będziemy w 100% gotowi do jej przyjęcia. Jeżeli uznamy, że jesteśmy gotowi, to jesteśmy najmniej na to gotowi. Potrzebne jest przeświadczenie o swojej niewystarczalności i małości względem Boga, który pozwala nam, ludziom, zjednoczyć się z Nim. Pomoże w tym określony przez Kościół kanon modlitewny przed Eucharystią, składający się z psalmów, kanonu i 11 lub 12 w wersjach wschodnich modlitw, przygotowujących nas do sakramentu sakramentów. Ich treść uświadamia naszą niegodność, ale zarazem śmiałość, bo sam Chrystus nakazał nam jednoczyć się z Nim poprzez Eucharystię. Poza modlitwami potrzebny jest jeszcze post eucharystyczny, polegający na całkowitym powstrzymywaniu się od jedzenia i picia oraz, na ile to możliwe, maksymalnym wyciszeniu się i skupieniu. Jego długość jest różna w zależności od przyjętej praktyki. Najpopularniejsze to ta, która nakazuje powstrzymywać się od tego wszystkiego od wieczora dnia poprzedniego lub 6-8 godzin przed przyjęciem Eucharystii. Ma to aspekt praktyczny i duchowy. W tym czasie nasz układ pokarmowy oczyści się, żeby inne pokarmy nie miały kontaktu z ciałem i krwią Chrystusa, które zostaną strawione błyskawicznie. Jeżeli są jacyś lekarze oglądający, to możecie w komentarzach napisać, czy
Dobrze mówię. Taka całkowita wstrzemięźliwość ugasi w nas także drzemiące namiętności. Istnieje jeszcze praktyka postnego jedzenia w przeddzień Eucharystii lub jeżeli ktoś przystępuje rzadziej, to na kilka dni przed. Osoby przystępujące na przykład raz na tydzień nie muszą aż tak pościć, ale na pewno nie powinno się najadać na kolację przed dzień liturgii. Warto też wtedy, na ile to możliwe, zjeść postnie. Inaczej sprawa ma się z osobami chorymi i dziećmi. Jeżeli ktoś zażywa leki wymagane do normalnego funkcjonowania, może je zażyć przed Eucharystią. Tak samo wygląda sytuacja z drobnym posiłkiem u małych dzieci lub osób chorych czy w podeszłym wieku. Jednak powinno to być konsultowane z duchownym. Bo na przykład jak ktoś jest przeziębiony i z tej uwagi zje sobie śniadanie przed liturgią, to już będzie duże naruszenie. Chodzi tu o naprawdę poważne choroby. Jak wygląda samo przystępowanie? Biskup, kapłan i diakoni Eucharystię przyjmują w prezbiterium. Po tym biskup lub jeden z kapłanów wychodzi z czaszą, kielichem, w której znajduje się krew Chrystusa i cząsteczki ciała. Ze strachem Bożym i wierą przystąpicie. Eucharystia podawana jest ludziom specjalną łyżeczką. Można przystąpić do niej raz dziennie. Wyjątek stanowią kapłani, którzy mają błogosławieństwo biskupa, aby służyć kilka liturgii jednego dnia, jeśli obsługują kilka parafii. Po Eucharystii wierni spożywają prosforę i piją wodę. Nazywa się to zapiwką i ma aspekt praktyczny. Jeżeli jakiś fragment ciała Chrystusa zostanie na zębach, zostanie przepłukany i połknięty wraz z prosforą i wodą. Z ciekawostek liturgicznych mogę dodać fakt, że zwyczaj ten wprowadził święty Jan Złotousty, będąc biskupem Konstantynopola. Dlaczego? Skąd to się wzięło? W tamtych czasach często rzeczy święte, w tym ta najważniejsza Eucharystia, była wynoszona przez wiernych z cerkwi, aby być użyta do różnych czynności magicznych. Jest to bardzo duże naruszenie i w związku z tym właśnie święty Jan Chryzostom wprowadził taki zwyczaj, żeby wszyscy, którzy przystępują do Eucharystii, później jeszcze publicznie tą Eucharystię czymś zagryźli i zapili, żeby na pewno nic nie zostało w ich ustach, żeby nic nie mogli wynieść. Czyli było to wprowadzone dla bezpieczeństwa. Ale wróćmy do głównego tematu odcinka. Po przyjęciu Eucharystii powinniśmy jak najdłużej zachować tę radość i uświęcenie idące za tym sakramentem. Nie może być tak, że wychodzimy z cerkwi, już plotkujemy i idziemy na przykład na zakrapianą imprezę. Taki dzień powinien być spędzony bogobojnie, spokojnie. Nie traćmy za szybko tego daru. Po Eucharystii wierni czytają pewną regułę modlitewną. Jest to kilka modlitw po przyjęciu największego z sakramentów. Ich treść wyraża wdzięczność i radość z powodu zjednoczenia z Chrystusem. Po przyjęciu ciała i krwi Chrystusa odczuwamy Królestwo Niebieskie na ziemi. Ta radość, ten spokój, ten błogi nastrój, chęć uśmiechnięcia się do drugiej osoby. Starajmy się zachować to jak najdłużej. Jest ciężko, czasem bardzo. Ktoś nas zdenerwuje i już po wszystkim. Ale dzięki ćwiczeniom duchowym, modlitwie i zmaganiom z namiętnościami po jakimś czasie staniemy się na to bardziej odporni. Tego dzisiaj wszystkim życzę. Takiej beznamiętności i życia w Chrystusie długie godziny, a nawet długie dni po przyjęciu Eucharystii. I dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że taki format odcinków się podoba. Mam nadzieję, że też się nagrało ostro, bo nie mam tu żadnego kamerzysty póki co. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że kawa do odcinka smakowała. Kawy tutaj ze sobą nie mam, bo tak dziwnie kawę w cerkwi pić. Miłej niedzieli.